Witam Was bardzo serdecznie. Z tyłu nasz piękny van. Ja nazywam się Łukasz. Jadę teraz dzisiaj do Maćka. Maciek, który nam pomagał robić meble. Ze sklejki wycinał w cence, malował i skręcał. No i tym samym to już będzie, że tak powiem, koniec tego tematu. Ja siadam w samochód i jadę, bo Maciek na mnie czeka. Ja już jestem spóźniony 20 minut. Ci, którzy nas oglądają od jakiegoś czasu i śledzą całą budowę, to pamiętają, że kiedyś jak byliśmy u Maćka, to jego syn pokazywał nam kotki. I te kotki, słuchajcie, już są takie duże. Jeden z nich chce zostać z nami i chce podróżować w kamperze. Możemy wbić do kampera, więc go zabieram. Zanim wam pokażę, co tutaj się dzieje, też wam pokażę, co Maciek zrobił w swoim samochodzie. Zabudowę kempingową wyjmowaną. Zobaczcie, można sobie po prostu w takim samochodzie Fiat Doblo zrobić coś takiego. Zabudowa kempingowa. Pięcio szufladowa na rzeczy. Wow. Na przykład. Lodóweczka, szuflada. Elegancko na prowadnicach. I tu jest łóżko, materac na tym, nie? Tak, tak. Tu jest materac. Tutaj mamy platformę, na której zakładamy, zapinamy do zagłówków na pasach. I rozkładamy korzenki. Mamy jeszcze jedną. Taką bardziej kompaktową szufladę ze zmywakiem i wodę tutaj z pompką. A, no jeszcze jest blat. Jedną rzecz bardziej imprezową. Ten namiestne kubeczki, żeby się nie przewróciło. Już długo ci zajęło takie coś, żeby zrobić? No kurczę, tydzień się z tym bawię. No mi się bardzo podoba taka zabudowa, ponieważ można wykorzystać samochód na weekendowe na przykład wypady. Nie trzeba przebrabiać busa tak jak my na całe życie. Tylko jak ktoś chce jechać na jakiś krótki wypad albo na dłuższy wypad, to po prostu wkłada, jak jest potrzebny samochód do przewożenia samochodu albo towarów, to wyjmuje. Także ja już pytałem się Maćka, jeżeli ktoś z was chciałby sobie zamówić taką zabudowę, to Maciek jest w stanie to zrobić. Link do Maćka, do strony wam zostawiam pod spodem. Dobra, odwołuję. Miał być odcinek o budowie kampera, jest odcinek o kotach. Kotach w kamperze. Kurczę, jak cię Kasia zobaczy, że ty chodzisz po jej fotelach. Dobra, koniec tej kociej przyjemności. Moi drodzy, tutaj mamy przepiękny stół, który będzie u nas w części jadalnianej. Maciek jeszcze wycina jedną ścianę szafki. Proszę bardzo, nasze szuflady i kot. Maciek mi pokazał teraz super ultra lekką sklejkę. Jest to sklejka z drzew egzotycznych i nazywa się Cejba. Najlżejsza deska, jaką kiedykolwiek miałem w życiu. No kompletnie nic to nie waży. Mimo, że to jest 15 mm sklejka, no to waży tyle co papier. Więc jakby ktoś z was szukał takiej cienkiej sklejki do kampera, której chciałby zbudować sobie meble, no to polecam szukać Cejby. Maciek mówi, że ona jest ciężka w obróbce. Wczoraj dosyć późno wróciłem od Maćka, więc już nic nie robiłem w garażu, bo już w zasadzie zapadał zmrok, była jeszcze burza i dosyć deszczowo i zimno i ponuro. Dzisiaj będę kontynuował dzieło. W międzyczasie byłem też w paczkomacie i odebrałem nową stacyjkę i nową wkładkę, bo po prostu wymieniam kluczyk na nowy i będę miał po prostu jeden kluczyk do wszystkich zamków. Zacznę może od kawki, bo kawka jest, jak wiecie, najważniejsza. A będzie to, moi drodzy, pierwsza kawka zrobiona w nowym już vanie. I to będzie nietypowa kawka, to będzie prawdziwe espresso. Wpadła w nasze ręce taka oto maszyna firmy Conqueco. No jest to po prostu spełnienie jednego z moich marzeń. Mam przed sobą coś takiego, to jest nie termos, to jest ekspres do kawy. Przenośny ekspres do kawy na baterie, na kapsułki typu Nespresso. To jest ekspres, jak mówiłem, przenośny, więc jego można ładować przez ładowarkę samochodową, on na 12V działa, albo taką zwykłą ładowarką do kontaktu na 230. No i zaczęła się robić kawka, pokażę wam teraz, co się dzieje.
No i mamy, że tak powiem, piękne espresso. Jeżeli widzicie, tutaj mam piękną kremę, czarny, ładny kolor. Nie jest to długa kawka, bo jak wiecie, espresso jest krótką kawką, szybkim shotem. Można przyspieszyć ten cały proces, nalewając po prostu do góry już ciepłą wodę. Jeżeli na przykład będziemy na postoju, będziemy mieć ciepłą wodę. Nie trzeba trzymać ekspresu tak, jak ja to robiłem. Można po prostu zostawić ekspres w tym kubku. No i wtedy kawa się naleje do środka. I kawę będzie można napić się z takiego kubka plastikowego. Jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany zakupem, to ja pod spodem wrzucam link. Może sobie to zamówić do siebie. Ja zabieram ze sobą tą maszynkę i będę parzył kawkę w niej. Będzie jeździć tu. No a teraz do roboty. Kończymy tego vana. Mam już pomalowane wszystkie frąciki, boczki, polakierowane, pomalowane. Na jutro wałek jest zabezpieczony, to jest wałek, który pozostanie na jutro, jeszcze będzie druga warstwa. A teraz idę do domu i będę tapicerował te plastiki, które będą na boku samochodu, na drzwiach. Nie będę tego domu wam pokazywał, ponieważ tam jest bardzo kiepskie światło, a już jest późno. Także na dzisiaj dziękuję, za chwileczkę się widzimy w nowym dniu. Pada dzisiaj deszcz. Rozłożyłem markizę nade mną i spełnia swoją funkcję. Cudownie chroni całe tutaj wejście od deszczu. No trochę mi pokomplikował ten deszcz robotę na dzisiaj, ale dam radę. Dzisiaj będę montował te wszystkie rzeczy, które wczoraj pomalowałem i też zabuduję te drzwi. W sensie przykleję to, co wczoraj otapicerowałem i pokażę wam efekty mojej pracy. Może zacznę od tego. Tu na łóżku leżą resztki materiału i jestem w ogóle niezadowolony z tego materiału, bo jest strasznie cienki i to jest coś innego niż zamawiałem poprzednio. Po prostu na innej aukcji wpisałem dokładnie to samo i przysłali mi coś takiego cieniutkiego, taką szmatkę. Poprzednio to była gruba, porządna, no super tkanina, no ale nic, wiedz jak jest. Okleiłem całkiem sprawnie, całkiem ładnie to wyszło. No on jest taki, że jak się zaczesze go w tą stronę, to jest ślad. W drugą stronę można się go pozbyć, ale przykleiło się bardzo fajnie. A zamontuję to tutaj, na drzwiach. Ja wam nie pokazywałem, jak ocieplałem te drzwi, ale te drzwi zostały ocieplone w inny sposób. Jeszcze została naklejona taka cieniutka pianka, która też ma taką właśnie grubą gumę tutaj, samoprzylepną. No i ona trochę izoluje od ciepła, ale głównie izoluje to od hałasu. To też jest materiał z Bitmat, bo drzwi niestety nie można ocieplić takimi ciężkimi materiałami, jak to robiłem ściany, więc żeby to po prostu nie ważyło dużo i żeby drzwi się nie zepsuły, to dużo lżejsze, inne materiały zostały zastosowane. Zrobione. Pięknie. Pięknie otapicerowane. Nie jest to idealne, ale jest to zdecydowanie ładniejsze niż było, niż mamy w starym vanie. Na tą chwilę kończę, potem zrobię resztę. Muszę lecieć do Wydziału Komunikacji, bo wybiję godzina 13. O 13.07 już jest. A o 13.30 mam umówione spotkanie, bo muszę odebrać dowód rejestracyjny do jednego i do drugiego vana. Ja was może teraz przerzucę do Kasi i zobaczymy, co się dzieje u Kasi. Jak wrócę z Wydziału Komunikacji, to was zabiorę z powrotem z nadbałtyku do naszego garażu, także teraz zapraszam do Kasi. Hej, witajcie w nowym vlogu. Więc tak, moja sytuacja jest następująca. Dalej jestem w jastarni i dalej jestem w miejscu, gdzie stałam z Arkiem i Kasią, ale Arek i Kasia już pojechali. Książkę nadal piszę, natomiast już pierwsza część została wysłana do redakcji, z czego się niezmiernie cieszę, no ale wciąż niestety mam do napisania, jakby do czy poprawienia drugą jej część. No tego mojego kręcenia znowu nie będzie zbyt wiele, ale na pewno pokażę wam, myślę, że kilka fajnych spotkań, a może fajnych kilka miejsc również. Zobaczymy, bo jeszcze nie wiem, gdzie mnie zawieje.
zostawiłam vana na chwilę na parkingu. Idę się przywitać ze znajomym, którego znam z internetu. Chodzi o Łukasza, który robi deski surfingowe. Także mam nadzieję, że go złapię tutaj gdzieś. Zaraz zobaczę. Poznajcie Łukasza. Łukasz robi i naprawia deski. Surfingowe, kajtowe, jakie jeszcze? Wszystkie? Wszystkie. Wszystko, co jest. I co, dużo pracy tutaj na Helu teraz? Opór. To, co tutaj widać, to jest tylko mały kawałek tego, co się dzieje po prostu na co dzień. Popatrzcie, tak wygląda pracownia. Proszę bardzo. Ale wszystko jest. A długo ci zajmuje zrobienie deski surfingowej? Ostatnio zrobiłem 6 dni taką fiszkę fajną. Szybko. Dosyć szybko, tylko że to jest kwestia tego, czy to jest nowa deska, czy to jest jakiś custom, tam trzeba pomyśleć. Czasami trzeba różne rzeczy po prostu przeanalizować, nie? Żeby to faktycznie fajnie wyszło na koniec. Super. Mam taką umowę z Łukaszem, że jak przyjdzie czas na zmianę deski dla mnie, to właśnie Łukasz mi ją przygotuje. Ale nie wiem, kiedy to nastąpi. Myślałam, że na Bałtyku będę surfować, a póki co nie dało się, więc... Dobra, idę do auta. Dobra, surferów nie ma, czyli odczytuję to jako znak, że nie masz tak dobrych warunków i czujesz to przez wiatr. Nie wygląda to przyjemnie, nie wygląda to tak, żebym chciała wchodzić do wody w tym momencie. I jeszcze będę czuwać nad tym. No a teraz wracam do vana, wracam, żeby usiąść do komputera. Będę wracać lasem, bo strasznie wieje i już mnie bolą uszy. Mam bardzo spontaniczną akcję. Chciałam iść jutro jeszcze spróbować rano latać dronem, ale właśnie patrzyłam na pogodę i ma być pochmurno z samego rana, wtedy kiedy jest golden hour, więc pomyślałam, że trudno, idę teraz, mimo że trochę nie mam do tego głowy, trochę mi się nie chce, no ale teraz jest właśnie golden hour i nie ma zachmurzenia, także idę spróbować porobić parę nagrań i może parę zdjęć. Zobaczcie, jak jest pięknie. Niesamowite kolory, niesamowite chmury. Tam szykuje się zachód słońca. No, póki co zapowiada się pięknie. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało z drona i czy uda mi się coś ciekawego uchwycić. Thank you.
wróciłam już do vana. Za mną rozłożone stanowisko do pisania, także zaraz wracam do pisania. Jak już widzieliście, polatałam trochę dronem, jestem przeszczęśliwa, bo wyszły całkiem przyjemne ujęcia. Chciałam wam jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że jestem super pozytywnie zaskoczona Bałtykiem, zaskoczona Helem, bo spodziewałam się tutaj olbrzymich tłumów, takich niemożliwych po prostu do poradzenia sobie. No i nie licząc Gdańska, gdzie rzeczywiście było bardzo tłoczno, tutaj na Helu jest sporo ludzi, ale nie ma tragedii. Jest bardzo kulturalnie, ludzie są uśmiechnięci, dużo sportowców, dużo kitesurferów, surferów, także super klimat. Daje się znaleźć miejscówki na dziko, natomiast myślę, że jeśli w przyszłym roku albo kiedyś w przyszłości jeszcze się wybierzemy na Hel vanem, no to jednak po sezonie, bo podobno z tego, co czytam komentarze na Park Fortnite w jakichś innych miejscach, to po sezonie jest tu bajka, jest tu bardzo spokojnie. No, ale jestem mega zadowolona, mega szczęśliwa, że tu byłam. Niestety, no nie korzystałam też jakoś tak super dobrze, jak już wiecie, bo musiałam pisać. Ale i tak mi się podobało, tak się tutaj dużo działo. Super w ogóle opcją jest to, że mogłam w każdym momencie po prostu założyć strój kąpielowy i pobiec do Bałtyku się po prostu wykąpać. Tyle, ściskam was mocno, pozdrawiam, nie przedłużam. Trzymajcie się. Wróciłem z urzędu. Trochę mi zeszło z tym, ale jestem. Byłem jeszcze po drodze w paczkomacie i otrzymałem paczkę od Tomka z Vanado. Vanado to jest firma, która buduje kampery na zamówienie. Przepiękne, prześliczne. Tomek mi wysłał takie mocowania do zagłówków, bo my mamy od nich tą kanapę, oni nam zamontowali dodatkowe fotele, takie za testem. Zresztą pokazywaliśmy to na odcinku. No i to są takie mocowania do zagłówków, które po prostu za chwileczkę wbiję i później włożę zagłówki do nich, bo nam to po prostu tego brakowało i nie wiedziałem, gdzie to kupuję. Poprosiłem Tomka i Tomek mi wysłał. Także Tomku, bardzo serdecznie dziękuję. Nie udało mi się niestety zamontować tamtego zagłówka, ponieważ no jest tutaj szafka. To już obciąłem po prostu końcówki. Łazienka jest za blisko tego. Nie mogę tego wcisnąć, więc muszę odkręcić całe to oparcie, żeby je przesunąć w tą stronę i później włożyć to i przykręcić. I po prostu wszystko dzisiaj jest po prostu na nie. Dzisiaj jest taki cały ten odcinek i cała ta praca dzisiaj w vanie jest taka ciężka. To już jest taka sama końcówka, ale jest też przygnębiająca pogoda, bo od kilku dni non stop pada deszcz, nie ma w ogóle słońca, jak wiecie. Ja nie dobrze się czuję, jak nie ma słońca, więc no na siłę po prostu. No, normalnie bym poszedł, no włączył z Netflixa. Idzie mi ta robota całkiem sprawnie. Zamontowałem jeszcze USB pod spodem, bo tu nie ma nigdzie takiego portu USB, więc zamontowałem jeden tutaj pod spodem i ono od razu wbudowany woltomierz. Pada niemiłosiernie, po prostu non stop leje i to tak fes. Ciśnienie spadło czy coś, ja piję po prostu trzecią kawę. Jem te słodycze i piję kawę. Parę rzeczy zrobiłem, ale już jestem taki ledwy, jest prawie 22 i idę po prostu spać. Jutro mam jeszcze jeden dzień. Jutro jest piątek, a pojutrze jest sobota. Mam przygotowaną całą listę rzeczy, które muszę zrobić jutro i w sobotę. No jeżeli się uda jutro zrobić te sobotnie, to też będzie dobrze, ale ze wszystkim mi schodzi dwa razy dłużej niż planuję, więc nie napalam się na to, że wszystko jutro zrobię, więc mam jeszcze sobotę ewentualnie. O Boże, jeszcze zapomniałem o tym. Jeszcze muszę zabudować tył. No, także idę spać i zobaczymy się jutro. Ale padało, całą noc padało i dzisiaj też, do południa. Zabieram się do roboty. Sufit w łazience i drzwi do łazienki. A jeżeli zastanawiacie się, dlaczego demontuję ten plastik, to on był po prostu taki tymczasowy, tylko na przegląd, żeby to ładnie wyglądało, ale to po prostu było nieestetyczne i tutaj na górę położę tą samą płytę, którą mam na ścianach, tą plastikową, natomiast ją po prostu muszę ponacinać, bo ona jest nieelastyczna, więc ją po prostu trzeba ponacinać z drugiej strony, tak żeby ona się wygięła. A tutaj muszę zamontować prowadnicę do szyny, ponieważ będziemy mieć przesuwane drzwi. Dlatego na tym cieniutkim plasticzku to by po prostu się nie trzymało. Wygląda to tak, a zaraz wam pokażę, jak będzie gotowe. Gotowe.
zamontowane drzwi na prowadnicach, takich kółeczkach. Nie są jeszcze pomalowane, muszę je pomalować, polakierować, podokręcać. O, to na razie to jest ten taki jednej, na dwóch śrubkach. Także mamy drzwi. Udało się, mamy to. To jest przepiękny sufit i nie kosztował kompletnie nic, bo zrobiłem go z odpadków, z tych płyt, które są na ścianach. No, idealnie. No i witam w ostatnim albo przedostatnim dniu w serii budowy kampera z tej lokalizacji. Teraz będę podłączał gaz, a jako że na internecie jest bardzo niewiele filmików związanych z podłączaniem gazu, to taki szybciutki tytułem wstępu wprowadzenie. Wszystko to, co, że tak powiem teraz, zaciągnąłem z informacji z internetu, głównie z kanału Terasfera, który wam polecam, jeżeli chcecie budować kampera albo chcecie zaciąć życie w wanie, to polecam zaglądnąć tam do nich. Oni mają bardzo niewiele wyświetleń teraz, dlatego też chciałbym was zachęcić, żebyście kliknęli tutaj do góry albo po prostu sobie wpisali Terasfera i to jest taka parka, która wybudowała w Anglii kampera. Bardzo porządnie, fajnie to zrobili. No i teraz podróżują po Szkocji, są przepiękne widoki, no tak jak Norwegia, może nawet troszeczkę ładniejsze niż czasami. Także odsyłam tam. A teraz tak, co mam? Mam reduktor specjalny kamperowy z zabezpieczeniem. Mam specjalny kabel, który kupiłem, który pasuje właśnie do reduktora, a następnie do przewodu miedzianego, bo z przewodów miedzianych będę robił tą całą instalację. To jest taki przewód miedziany w otulinie, takiej elastycznej otulinie, jakiejś takiej, nie wiem co to jest, no takiej izolacji. Następnie będzie to szło do takiego zaworu. To jest zawór, którym można sobie zamknąć dopływ gazu do piekarnika i do bojlera. Przecinać będę przewody miedziane tym właśnie oto przecinakiem, 13 zł briko. Mam też taką nietypową końcówkę, ponieważ do kuchenki gazowej nie udało mi się kupić takiego przełącznika, który takiej końcówki, którą mógłbym podłączyć tą przewód miedziany, więc podłączę normalnie na pomarańczowym takim wężu do gazu, więc to wbijam do gazu, a z tej strony będzie przewód miedziany. Długo nad tym myślałem, żeby to dopasować, żeby to wszystko działało tak jak powinno, ale wydaje mi się, że to będzie proste. Z tyłu mam butlę do tankowania, to jest taka butla na LPG z zaworem bezpieczeństwa, kosztuje 800 coś bodajże złotych. Tutaj jest kółeczko, które się wbije, to jest takie okno, jak to nazwał ten Klimek, zawór wstydu? Nie pamiętam, napiszcie mi jak to się nazywa. To jest taki zawór do LPG. Podjeżdża się na stację benzynową, no i może sobie zatankować. Ta firma, która mi to wysłała, wysłali mi też w prezencie, bo ja kupiłem pierwszą butlę od w ich sklepie i zadzwonili do mnie, powiedzieli, że w prezencie otrzymam taki cały zestaw do napełniania butli za granicą w Europie. Więc jestem 150 do przodu. Dobra, no to tyle. Muzyka, a ja montuję. Dzisiaj mam totalnie zawias, nie wiem jak się to nazywa. No takie kółeczko i to się nakłada na rurę i to się wkręca, ale nie wiem dokładnie którą stroną, więc muszę teraz zerknąć do YouTube'a. Dobra, już wiem. Więc tak, najpierw się zakłada tą końcówkę. Tak, dziurką mniejszą tu. I następnie grubszym zakończeniem. Czy to widzicie? Na dół dociskamy do tego czegoś, no i następnie przykręcamy. Nie mam zapasowych, więc jak zepsuję to będę musiał jechać dać do Brico, ale chyba będzie. Tak to wygląda. Dobra, robota zrobiona, więc tak, mamy butlę. Z butli idzie do reduktora, z reduktora idzie wąż tutaj, tu i wchodzi do zaworów. Zawór na piekarnik, wąż miedziany, potem przechodzi wąż gumowy. No i tak za meblami leci sobie do naszej kuchenki. Natomiast drugi zawór jest od bojlera, od ciepłej wody. No i tutaj wężem, tą miedzianym przewodem, tik pod łóżkiem, aż do naszej trumy i tam widzicie w końcówce jest włożony, podłączony, przykręcony do
trumy. Tutaj dodatkowo zrobiłem jeszcze dziurę, dziura na wylot, bo gaz propan-butan, albo borlan, albo butan, one są po prostu cięższe niż powietrze, więc w razie gdyby tu był jakiś wyciek, to on się po prostu wyleje tam przez tą dziurę, tak mi się wydaje. I jeszcze ze starego vana przywymontuję czujnik gazu i też go tutaj zamontuję, a to dopiero jak się z Kasią zobaczę za parę tygodni. No i ostatnia rzecz na mojej liście, zanim zacznę sprzątać, jest przyklejenie tej tkaniny na tylnie drzwi. Ja w ostatnim odcinku mówiłem, że będę czekał na Kaśkę, ale dzwoniliśmy się z Kaśką i powiedziała mi, jakie są do wyboru kolory. No i powiedziała, żebym znalazł jakiś szary. No więc znalazłem szary. Nie jest to najlepszej jakości ta tkanina, no ale jest jaka jest. Wziąłem wymiary, powycinałem, mam już wszystko zrobione. Teraz tylko z klejem to spryskam, nakleję i zaczynam sprzątanie vana. Nie wyszło najlepiej, ale najwyżej się posypie kokosem. No wyszło mi parę takich zagięć, kurczę, wkurzających. To mnie wkurzać teraz takie zagięcie. Mała zmiana, jeszcze nie koniec. Okleiłem drugą stronę i wygląda znacznie, znacznie lepiej. Nie ma żadnych prawie zagięć. A to ze sprawą innego kleju, bo skończył mi się ten klej tapicer i pojechałem do sklepu i kupiłem, tylko jedyny klej był do sprzedaży taki w sprayu, Bol. Moi drodzy, skończyłem, idę się umyć i zaczynam sprzątać, ale tego już wam dzisiaj nie będę pokazywał, bo raz, że jestem zmęczony, a dwa, po prostu chcę to zrobić przed zachodem słońca, a już mi zostało dosłownie godzina, może półtorej, ponieważ dni są już krótsze niż było ostatnio. Dziękuję wam bardzo za to, że oglądaliście. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście coś nam przekazać, podpowiedzieć, to piszcie w komentarzach. My się widzimy w przyszłym tygodniu. Jeszcze chwilę, jeszcze szybciutko reklama na koniec naszego sklepu. My mamy sklep podróżowanie.pl i tam znajdują się książki o van life'ie. Książka Wielki Wóz, poradnik podróży samochodowej oraz pamiętnik, taki forma notesu, księga podróży. Są też kubeczki do kampera, są też magnesy związane z podróżowaniem i inne gadżety. Wysyłam was na sklep i zobaczcie sami. Bajo!